Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną Krzysztof Stanowski. Znajdujemy się na konferencji Move Federation. Coś nowego, coś odchodzącego od Freak Fightów. Krzysztof, miałeś okazję poprowadzić coś, co jest tak naprawdę chyba najbliższe, jeżeli chodzi o twoje zainteresowania. No tak, ja jestem człowiekiem piłki nożnej, nie jestem człowiekiem świata influencerów, mimo że życie mnie trochę pcha w tym kierunku i coraz częściej mam z nimi do czynienia. No to tak jak nie jestem fanem Freak Fightów i mówiąc szczerze, w ogóle ich nie oglądam, tak ten projekt wydaje mi się odrobinę interesujący, albo trochę bardziej niż odrobinę, z uwagi na to, że ciekawi mnie, czy ludzie, którzy nie są piłkarzami, są w stanie spopularyzować piłkę nożną w większym stopniu niż piłkarze właśnie, którym to często na poziomie ekstraklasy zupełnie nie wychodzi i te stadiony bywają pustawe. Jeżeli chodzi właśnie o uczestników, są to uczestnicy, którzy wywodzą się wszyscy z Freak Fightów. Czy ty, prowadząc z nimi tutaj rozmowę dzisiaj, byłeś sceptycznie nastawiony przez to, że nie lubisz jednak tych Freak Fightów? Sceptycznie to może złe słowo, no jak rozumiem są to ludzie, którzy po prostu korzystają z życia i korzystają z okazji, które się nadarzają. Ja im się nie dziwię, gdybym był na ich miejscu, też być może bym korzystał z życia, gdybym był 15 lat młodszy i gdzieś miałbym inny pomysł na siebie, taki właśnie stricte rozrywkowy, to może bym robił to samo, więc nie oceniam negatywnie tej drogi. Jaś Kapela skorzystał z okazji, że tak powiem. Czy ty uważasz, że byłeś głównym zapalnikiem tego, że Jasia Kapeli kariera wystrzeliła w ten sposób i otrzymał szansę od jakiejś federacji, żeby zaistnieć? No jestem przekonany, że gdyby nie przyszedł do mnie do Hyde Parku, to nigdy takiej propozycji by nie otrzymał. Myślę, że to jest oczywiste dla wszystkich, że to jest pochodna tylko i wyłącznie tego jednego występu. Natomiast ja się cieszę, że on zaczął walczyć w galach. Ja się cieszę, że wystąpił w moim programie. Przed moim programem był uważany za poważnego publicystę, intelektualistę lewicowego, którego teksty warto czytać i nawet jak się człowiek nie zgadza, to warto z nimi dyskutować. A tymczasem sam się sprowadził do roli kogoś, kto przyszłość ma już jedynie w klatce czy tam w oktagonie. Cieszę się, że zaczął zarabiać pieniądze i płacić podatki i żyć jak prawdziwy kapitalista. Czyli rozumiem, że nie żałujesz tej decyzji, znaczy tej drogi wypromowania po prostu Jasia. Nie, ja się cieszę, jak ludzie mają pieniądze, więc jak Jaś przestał być biedny, a zaczął być bogaty, to też się cieszę. Okej, rozumiem. Tutaj mamy ludzi z Fame MMA, którzy tydzień albo dwa tygodnie temu podpisali oświadczenie z Federacją High League, można powiedzieć przeciwko Federacji Prime. Czy według ciebie Federacja Prime powinna zniknąć, że dwie federacje łączą się i pokazują tą siłę, by po prostu tego Cassiusza i resztę udziałowców z Prime'u sprowadzić na bok? Przepraszam, szukasz telefonu chyba. Dobra. Wiesz co, to jest pytanie absolutnie nie do mnie, znaczy nie wiem jaka jest różnica między Prime, High League a Fame MMA, wydaje mi się, że zajmują się dokładnie tym samym i tylko się inaczej nazywają i że ich jedni robią konferencje przy długim stole, a inni przy okrągłym, no i to jest cała różnica, na sam koniec znani ludzie biją się po mordach, a to, że jest jakaś konkurencja między nimi, jedni próbują drugich tam wykosić, no to już inna sprawa. Okej, czyli jedno i to samo. Powiedziałeś, że dzięki tobie kariera Jasia Kapeli rozpoczęła się, a jak stało się z karierą Marcina Najmana i federacją, która na ten moment zaprzestała działać? Czy to też dzięki tobie? Nie, tu bym swojej roli tak nie przeceniał. Marcin był memem zanim się poznaliśmy i był memem po tym, jak się poznaliśmy. Jakby jak ktoś jest Marcinem Najmanem, to jest nim całe życie. Krótko i na temat, czy będziesz oglądał jego walkę, która już za parę dni z jednym z włodarzy Prime'u, panem Jóźwiakiem? Nie mogę oglądać walki Marcina Najmana, ponieważ on mówił, że już skończył karierę jakiś czas temu, więc mu ufam. Początek końca. On nigdy nie kłamie. Dwa lata temu mówił, że zapraszał na ostatnią walkę, która się odbyła, jego pożegnalna, więc rozumiem, że już nie ma żadnych innych walk. Rozumiem. Czy coś ciebie dzisiaj zaskoczyło może na konferencji? Pierwszy raz miałeś okazję chyba porozmawiać z tyloma osobami w panelu w tak krótkim czasie. Czy mnie coś zaskoczyło?
Niespecjalnie, chociaż wydawało mi się, patrząc na to, jak wielu influencerów podchodzi do freak fightów, że będą trochę poważniej podchodzić do tego challenge'u, tak bym to ujął, czyli że powiedzą, że trenują od miesiąca, że chodzą na jakieś treningi, że dziewczyny powiedzą, że poszły na 2-3 treningi, a tak słyszałem, że póki co to jest taka lekka amatorka, no ale mam nadzieję, że to się zmieni. Boxdel mi wspomniał, że był, znaczy, że od 3 miesięcy chodzi, ale to tylko raz w tygodniu, więc w sumie to według ciebie ma szansę jakkolwiek swoje umiejętności poprawić? No, jak nie chodził w ogóle, a chodzi raz w tygodniu, to sądzę, że jakiś progres nastąpił, natomiast czy wystarczający, żeby kopnąć piłkę do bramki, to nie jestem taki pewny. Jestem ciekawa, czy ty jako osoba, która tak długo siedzi w internecie i tak dobrze zna ludzi, przygotowywała się jakoś specjalnie do twórców, z którymi dzisiaj miałeś przyjemność rozmawiać? Nie, gdyż nie wiedziałem, że poprowadzę tą konferencję, to znaczy myślałem, że to trochę inaczej będzie wyglądać, bo my z Wojtkiem znamy Szaniawskim się na tyle długo, że czasami wydaje nam się, że coś ustaliliśmy, a potem się okazuje, że wcale nie. I moja rola trochę spontanicznie tutaj wypłynęła. Myślałem, że będę zadawał tylko pytania co jakiś czas, a konferencję będzie prowadził kto inny. Okazało się, że ja ją poprowadziłem, ale fajnie, bo dla mnie nowe doświadczenie, jeszcze w takiej scenerii nie występowałem. No właśnie, bo ja widziałam, że dzisiaj zostało, w ogóle chyba 2 albo 3 godziny przed konferencją, zostało opublikowane, kto konferencję poprowadzi. Rozumiem, że dla ciebie to był taki sam szok, jak dla nas wszystkich. Nie aż tak bardzo. Znaczy, myślałem, że będę miał mniejszą rolę, że będę, powiedzmy, mówił 1/4 tego, co mówiłem, ale było sympatycznie. Ja wiedziałem, że tu muszę być, bo dlatego też wróciłem rano z Madrytu, z meczu Real Barça i wiedziałem, że muszę tu być po prostu, co by się nie działo, o godzinie 20. No, tyle. Czy znałeś wszystkich twórców? Czy znałem ich w sensie, co robią? Albo czy w ogóle czy kojarzyłeś, kim oni są, czym się zajmują, mniej więcej? Niektórych nie znałem, ale żeby nie robić im przykrości, to nie powiem, których nie znałem. Okay. To ja ci powiem, że jedna uczestniczka nie wiedziała, kim jesteś. Jak zadała mi pytanie wcześniej, czy obawiała się, bo nie wiem, czy widziałeś, ale ludzie w komentarzu pisali, że no to zrobi się niezły hate park, nie? Mhm. Jak myślisz, która z uczestniczek mogła ciebie nie znać? Myślę, że Mona mogła mnie nie znać. Tak jest. Dobrze, widzisz, znam się na ludziach, niewiele mi potrzeba. Znasz się na ludziach. Mam pytanie odnośnie Roberta Burnejki, z którym współpracowaliście, a teraz wszystko poznikało z jego twarzą, jeżeli chodzi o kanał sportowy. Jakbyś mógł rozjaśnić, dlaczego? Wiem, że ostatnio było o Robercie dość głośno. Czy to jest ta przyczyna? Czasami jest u nas, mam wrażenie, że za dużo spontanu, za mało planowania jakiegoś liseczu, bo Robert wypadł fajnie w Hyde Parku i wtedy na takim trochę spontanicznym zapadła jakaś spontaniczna decyzja, czy pojawił się pomysł od kogoś, żeby dać mu po prostu program co 2 tygodnie i niech będzie taki zabawny, jak był w Hyde Parku, po prostu na swój rachunek już. Natomiast potem się okazało, że on handluje jakimiś substancjami, którymi chyba albo nawet na pewno nie powinien handlować, więc automatycznie zjęliśmy i Hyde Park, i wszystkie jego programy i po prostu nie chcemy w żaden sposób promować tego typu biznesów pana Burnejki. Czy myślisz, że decyzja Mateusza Borka o odejściu z Grondy była odpowiednia? Nie będę oceniał decyzji moich wspólników. Rozumiem, w sumie mądrze, żeby tutaj nic nie powiedzieć. To jeszcze może pytanie odnośnie programu, który ty prowadzisz. Czy otrzymałeś po którymś największy hejt ze strony widzów? Komentarze są różne. Niektórzy popierają bardzo twoje zdanie, ale część z nich też się z tym nie zgadza. Jak ty to odbierasz? Ojej, wiesz co, no na pewno były odcinki, gdy nie wszyscy się ze mną zgadzali, ale to też wynika ze wstępnych oczekiwań. Na przykład wydaje mi się, że takim odcinkiem, znaczy hejt to ze słowo, bo ja nie lubię, jak ktoś nadużywa słowa hejt. Różnica zdań, krytyka to jest lepsze niż hejt. Gdy najwięcej było negatywnych komentarzy, to pewnie po Hyde Parku ze Sławomirem Mentzenem. A to dlatego, że jego fani bardzo prosili o ten Hyde Park i chyba mieli takie przekonanie, że ja już go, że między nami jest jakaś gigantyczna nić porozumienia, że my do siebie pasujemy, dlatego mam go zaprosić. I jak już go zaprosiłem i okazało się, że wcale nie jestem dla niego taki bardzo miły, no to ci wszyscy ludzie, którzy czekali na ten program, nagle poczuli się tacy, wiesz, zdradzeni, rozczarowani. Ej, to nie tak miało być, Stanowski, do zapytania w ogóle. Więc jeśli chodzi o taki, jakbym miał jeden wybrać Hyde Park, to ten bym wybrał.
Ja też ostatnio czytałam komentarze pod Hate Parkiem o Osi Ugonoch. Znaczy, Boże, kanał, to był kanał, okej, to było Dziennikarskie Zero, właśnie. Tam było sporo właśnie podzielonych zdań, ale jeżeli chodzi na przykład o Tamarę Gonzalez, to już w sumie ludzie głównie się zgadzali z tobą. No, chyba trudno się nie zgadzać z kimś, kto mówi, że czaszki nie leczą raka, w sensie. No. A odnośnie samego Dziennikarskiego Zera, czy według ciebie przyczynił się do jego stworzenia Marcin Najman? Wiesz co, no wymyślił fajny tytuł, uważam, i poniekąd mnie zmobilizował, że jak już mam tytuł, to zrobię program, więc w jakiś tam sposób się przyczynił. Natomiast gdyby on się nigdy nie urodził, no to pewnie tydzień później powstałby program o innej nazwie, ale o podobnej tematyce i podobnie wyglądający. Więc z jednej strony tak, a z drugiej strony w ogóle. A zaprosiłbyś teraz Marcina na rozmowę? Nie, wydaje mi się, że już porozmawialiśmy tyle razy w życiu, ile chcieliśmy porozmawiać i nie ma potrzeby dalej tego ciągnąć. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę.